A dzisiaj w studiu Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa. Witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że się pojawiłaś w Polwerze. Dzień dobry, witam. Grażyno, jest lato. Jak Ci mija lato? Bardzo dobrze. Najwięcej czasu spędziłam w tym roku w Polsce. Wróciłam na chwilkę i znowu wracam za tydzień. Będę tak w tym roku podróżować dość często. Obliczyłam, że 8 razy przekroczę ocean. Przelecę nad ocean. Lubisz podróże? Do końca jeszcze. Nie, lubię, ale tutaj akurat z konieczności. Czyli praca i podróże. Tak jest. Praca i przy okazji pobytu w Polsce zawsze spędzam więcej czasu z rodziną, czyli z mamą, i to jest bardzo cenne. No właśnie. Masz jakiś sposób na relaks? Coś, co Cię faktycznie wyłącza na chwilę? No, bardzo ciężkie są te zmiany czasu i to jest, przyznam, nie znalazłam na to jeszcze żadnej recepty, żeby znosić te zmiany czasu szybciej i może mniej boleśnie, bo jednak odbija się to mocno na śnie, a sen to wszystko to jest kosmetyk, to jest nasze dobre samopoczucie, ale relaks to właściwie najbardziej chyba uspokaja mnie muzyka. Czy sama praca nad nią, czy nawet słuchanie. Myślę, że to jest moja wielka przyjemność, praca i cały czas no jest to taki antidotum niezadowolenie. Czego słucha Grażyna Augustik? Słucham dobrej muzyki, każdej. I nie mam właśnie takiej, no czy właściwie jazz jest moją główną domeną, ale bardzo często przez ten YouTube, który czasami zabiera nam bardzo dużo czasu i czasami potrafimy spędzić wiele godzin, odkrywam bardzo dużo też nowej muzyki, bardzo ciekawej muzyki i też bardzo starej muzyki. Słucham bardzo różnych rzeczy, ale generalnie nie mogę powiedzieć, że jednego gatunku. No, chyba się trochę nudzę przy jednym, więc to zmieniam. A co Cię inspiruje teraz? Bo ja wiem, że Ty też masz takie okresy zainteresowań różne. Skupiam się teraz mocno na pracy nad swoją nową autorską płytą, którą myślę, że w końcu będę nagrywać na początku przyszłego roku, bo w tym roku mam dość dużo, do końca roku mam kilka takich projektów, zostałam zaproszona jako gość, mogę powiedzieć, do przeróżnych projektów, bardzo różnych i trudnych, dość trudnych, bardzo duże formy i muszę na to spędzić dość dużo czasu i rzeczywiście trochę mi brakuje na moje rzeczy takie, które chciałabym już w końcu sfinalizować. No ale tak to jest. Czasami z ciekawości zgadzam się na udział w jakimś fajnym koncercie, no ale to wymaga dość dużej ilości czasu, żeby jednak przygotować się solidnie do tego. Co to będą za projekty? No pierwszy to jest już pod koniec sierpnia, 29 sierpnia mam koncert z zespołem Jarka Bestera i w jego aranżacjach wykonamy muzykę Davida Bagelmana. To jest żydowski kompozytor i jego kompozycję śpiewała kiedyś Vera Grant. I to jest taki tribut dla niego i to będzie koncert w Łodzi z okazji 74. rocznicy, właśnie rocznicy wojny, getta i tak dalej. On zginął zresztą w getcie w Łodzi. I to jest pierwszy projekt, który będę miała w sierpniu. Później biorę udział w pięknym projekcie też autorstwa Jana Smoczyńskiego, pianisty jazzowego, który właściwie no, to bardzo ciekawe, jak realizuje ten projekt. To się nazywa Fantazja Polska, czyli polska muzyka, którą dyryguje Jerzy Maksymiuk. Na fortepianie klasycznie gra Andrzej Olejniczak. Janusz Olejniczak, będzie tam, są dwa kwartety smyczkowe, trio jazzowe, kwartet też Karpiela Bułeczki, on też będzie śpiewał, też będzie śpiewał jeszcze Igor Herbut z zespołu Lemon. Będzie się to nazywało Fantazja Polska. Później ogromny koncert z orkiestrą, chórem i trio jazzowe, trzech wokalistów, specjalnie napisany program, nazywa się Requiem,
Napisał to Andrzej Jagodziński, no właśnie na trio, orkiestrę, chór i trzech wokalistów. A później na końcu, mogę powiedzieć, ten czwarty projekt, który jest niezwykle ekscytujący i chyba najbardziej stresujący dla mnie, jest udział w koncercie. Jest to trzecia symfonia Góreckiego, słynna symfonia Góreckiego, Pieśni żałosne. Ja śpiewam tam trzeci movement, jest to orkiestra Filharmonii w Hamburgu, 80-osobowa orkiestra w słynnej Filharmonii w Hamburgu. No, będzie to ciekawe wyzwanie dla mnie, bo tam nie będzie można użyć mikrofonu. Ja śpiewam trzecią jakby część. Rewelacja, to są fantastyczne projekty. Bardzo, bardzo piękne, każdy inny, ale naprawdę dużo pracy. No właśnie, jak wygląda praca nad tymi projektami tak od kuchni? Ja zapytałabym może o to, jak dbasz w ogóle o głos, jak przygotowujesz się do takich projektów? Muszę się po prostu nauczyć tych utworów, które są wymagane. No, wykonuję je wielokrotnie, żeby się w końcu nauczyć. Potem się odbywają próby i no i tak właśnie. Natomiast no, głos, przede wszystkim sen. Sen i odpoczynek. To są moje takie podstawowe rzeczy. Takie techniczne, tam rozśpiewywanie się i tak dalej. Jestem dość taka chaotyczna w tym i jak mam trochę czasu wolnego, to trochę się zaniedbuję, ale później wracam do formy, kiedy pracuję nad muzyką, bo to siłą rzeczy. Głos musi być w formie wtedy, kiedy jest już blisko danego występu, koncertu. Także dużo podróży przede mną i w Chicago w tym roku będę nie tak często. No, będę przyjeżdżać ciągle pomiędzy tymi koncertami w Polsce, będę tu obecna. No ale tak, przygotowuję festiwal następny, już trzecią edycję Chopin The City, który będzie w lutym przyszłego roku. Zapraszam też trochę gości z Polski, trochę będzie stąd. No na pewno będzie bardzo ciekawie. Na pewno, bo to jest taki Chopin mój, wiecznie żywy, tak? Jest to mój priorytet. Piękny festiwal, uważam, że ma bardzo duży potencjał i jeszcze nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi. Czy będzie to wyłącznie Chopin, czy to będą... Mnie to intryguje mnie w ogóle współczesna muzyka, to znaczy nie współczesna muzyka jako gatunek, tylko tak jakby współczesne spojrzenie na tą muzykę, nawet starą, ale też tworzenie nowych rzeczy na bazie tego, co już jest. I myślę, że no, to trzeba obserwować i zapraszam już oczywiście, dzisiaj. Oczywiście, że tak. Dlatego jest też taka teoria, żeby nie odkrywać koła cały czas, prawda? Mm-hmm. Tutaj w Stanach się często mówi, do not reinvent the wheel, prawda? Że właściwie większość rzeczy została już odkryta, tak. I na bazie tego można tworzyć nowe rzeczy. Tak, tak. Tak jak ja zawsze mówię, muzyce już wszystko wymyślono. Już właściwie nie ma sekretów, ale ciągle się pojawia jeszcze coś nowego, coś innego, coś, co intryguje, co fascynuje, co inspiruje i myślę, że to tak będzie do końca świata. Mimo tego, że wiesz, mamy przepięknie, tyle cudownej muzyki w przeszłości. I ta właśnie muzyka też inspiruje do tak jakby też nowego spojrzenia na nią, bo jakby nowa generacja ma swoje prawa. Moja generacja lubiła takie rzeczy, bo mojej generacji powstawało dużo rzeczy w muzyce rozrywkowej na przykład. Czy nawet to wszystko tak ewoluuje, ciągle się coś rozwija, przychodzi coś nowego. To nie znaczy, że to stare idzie gdzieś tam w zapomnienie. Ono jest bardzo ważne, bo wiesz, jakby na bazie tego starego powstają nowe, ale to tak jest w życiu, tak jest w każdej dziedzinie, myślę. Grażyna, a jak trafić w go słuchaczy i czy właściwie są jakieś takie parametry, wyznaczniki, co będzie się ludziom podobać, co przyniesie następna moda, jaki będzie następny trend w muzyce? To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że oprócz tego, że jakby mamy swoją wiedzę, mamy swoją jakby swój też pomysł na coś, to jeszcze jest coś takiego jak szczęście.
żeby znaleźć się w odpowiednim momencie i czasie, znaczy w odpowiednim czasie i miejscu i spotkać odpowiednich ludzi, których przyciągnie akurat ten rodzaj, i, nie wiem, no akurat w moim przypadku muzyki. I myślę, że to nie jest dla każdego, jest to jakby inna odpowiedź. I to bardzo dużo zależy też od no, indywidualnych cech też, bo wiadomo, że mamy bardzo dużo muzyki, ale tylko tak niektóre rzeczy przyciągają uwagę. Niektóre, no jest tak. Dużo, ale nie wszystkie. Rożna, ty masz talent, jesteś osobą bardzo pracowitą, bardzo skupioną na swoich projektach. Czy myślisz, że masz też szczęście? Myślę, że to jest bardziej chyba konsekwencja pewnych działań. Przez wiele, wiele lat robię to, co lubię. Utrzymuję się na powierzchni. Właściwie cały czas jestem odkrywana. Ja mówię tak, że do końca życia będą mnie ludzie odkrywać. Mówię, o, a pani skąd? No, już jestem. I nie mam na przykład problemu, żeby wysłać komuś swoje demo, swoją biografię, co robię, jak się nazywam, skąd się znalazłam. Nie mam z tym żadnego problemu, bo ja myślę, że jest tak dużo rzeczy dzisiaj na świecie, że trudno bardzo w tym znaleźć akurat coś odpowiedniego. Właśnie miałam w ostatni weekend koncert z fenomenalną wokalistką Dee Alexander. Grałyśmy wspólnie taki koncert Freedom. I później ona tego samego wieczoru i następnego grała w Green Mill. Ja przyszłam na jej koncert w sobotę i ona zaprosiła mnie na scenę i zaśpiewałyśmy razem a cappella, akurat Chopina, Mazurek F-dur. I oczywiście wygłupiałyśmy się tam, improwizowałyśmy i tak dalej. I nagle ta publiczność, która przyszła na nią, część z nich mnie znała, ale duża część nie. I potem tak jak mówię, bardzo się zainteresowali, a skąd jestem, a co robię, a gdzie występuję i tak dalej. To takie różne zbiegi okoliczności, które powodują, że ja ciągle robię to, co robię, ciągle jakby tak jak mówię, jestem odkrywana i myślę, że dzięki temu chyba zachowuję taką świeżość, która jakby nie pozwala mnie zaszufladkować. O, Grażyna Augustik, no to tylko to śpiewa tak, tylko to i właściwie to już nic innego się nie spodziewamy. Ale ja ciągle poszukuję i myślę, że to jest dzięki temu, że mam wolność, że mam właściwie mogę wybierać sama i ustalać sobie wszystkie rzeczy sama. Nie jest to proste, bo jakby nie stoi za mną żadna wielka machina finansowa czy też personalna, bo właściwie decyduję całe życie o sobie sama. Ale dzięki temu, wiesz, to jest z jednej strony duża niepewność, a z drugiej strony cały czas jest takie przede mną następne wyzwanie i następne. Mówię, dobrze, jeszcze raz spróbuję. No ale jak już to zrobię, no było fajnie, no to już teraz nic nie będziesz robić? Nie, no to coś jeszcze innego, nowego sobie. Stawiam sobie ciągle jakieś, wiesz, poprzeczki. Próbuję je pokonać, czy się udaje? No różnie, lepiej, gorzej, ale cały czas jest to ciekawe. Ja myślę, że ty też masz szczęście do muzyków i do współpracy. Przynajmniej tak jak obserwuję twoją karierę od kilkunastu lat. Najciekawsze duety, najciekawsza współpraca muzyczna dla ciebie to? To od lat Paulinho Garcia. Właśnie nagraliśmy nową płytę, teraz The Best of Bossa Nova. Ukaże się w przyszłym roku, na początku roku. To jest muzyka, której nigdy bym sama nie doświadczyła tak jak przy okazji współpracy z Paulinhem. To jest czysta, piękna, stara brazylijska muzyka. To na pewno. Duet oczywiście z Jarkiem Besterem. To jest zupełnie abstrakcja dla wielu ludzi ciągle, kiedy mówię akordeon i głos, dopóki nas nie zobaczą, to odnoszą się do tego z dużą rezerwą, a to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście duety też z pianistami. Tutaj mam świetnego pianistę Ben Lewis. W duetach grałam no,
często i no, był taki czas, że dość często, bo to bardzo łatwe do jakby przeprowadzenia, jeśli chodzi o samą jakby historię koncertową. Ale ja bardzo lubię grać z zespołem, lubię swoim kwartetem, uwielbiam grać z zespołem, gdzie można poczuć wolność i to, ta interakcja z muzykami jest naprawdę no, inspirująca. W tym roku wystąpiłaś na Festiwalu Muzyki Polskiej w Opolu. Jak wrażenia? Przywiozłaś też nagrodę. To akurat przy okazji koncertu w Opolu dowiedziałam się, właściwie zaskoczeniem bardzo dużym, oni zapomnieli mi o tym zawiadomić, że zostałam artysta bez granic. Taka statuetka, którą się co roku przyznaje różnym artystom. I akurat w tym roku ja dostałam. I tak jak mówię, zupełnie dla mnie niespodzianka. Gratuluję. I zaskoczenie. Bardzo dziękuję, ponieważ jednego to o tym nie wiedziałam, a oni byli pewni, że ja wiem. I mieli to wręczenie miało być oficjalnie następnego dnia i dowiedziałam się o tym właśnie przed północą dnia poprzedniego. Ale no, było bardzo miłe. No, to bardzo, bardzo no, miłe. Natomiast sam festiwal i mój udział tam, no przyznam, że to nie jest mój festiwal, to nie jest festiwal, gdzie ja się, że tak powiem, produkowałam często, bo to jest festiwal piosenki i piosenkarzy. Ja uważam, że jestem wokalistą bardziej niż piosenkarką. I festiwal sam, ogromny stres dla mnie, ponieważ to była transmisja na żywo. Zaśpiewać jeden utwór i jeszcze zaśpiewać go tak, żeby właściwie tak jak nie masz szansy czegoś poprawić, tylko wychodzisz, śpiewasz i to jest wielkie uznanie dla mnie, dla wszystkich występujących w takich żywych koncertach. Ale to był akurat utwór, który śpiewałam od lat z Paulinho Garcia. Śpiewałam ten utwór sama i według bardzo podobnej aranżacji, że czułam się bardzo dobrze i myślę, że to wypadło też świetnie. I to był program literacki z okazji lecia najlepszych utworów, które się tam stworzone były po wielu latach jakby w polskim środowisku muzycznym. I myślę, że to fajnie wypadło. To był piękny tekst Jana Szakowty, a nie mogło zabraknąć Jana Szakowty w takim koncercie literackim. Także wrażenia bardzo miłe. Grażyna, gratuluję Ci jeszcze raz. Dziękuję, że pojawiłaś się w Polvision, że znalazłaś dla nas czas. Artystka bez granic, Grażyna Augustik. Dziękuję bardzo i zawsze jest mi bardzo miło porozmawiać o wszystkim, o muzyce, o życiu. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Życzę pięknego lata i mam nadzieję do spotkania przy najbliższych koncertach. Dziękuję. Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa.